czasy papieża, czasy Napoleona, jak państwo widzą, w mazowieckim szpitalu lotniskim w Warszawie zaprezentowano dziś orędzie papieża Franciszka na 25. Światowy Dzień Chorego, który obchodzimy 11 lutego we wspomnienie o objawieniu Matki Bożej z Lourdes. Franciszek podkreślił, że Dzień Chorego jest okazją do upowszechniania kultury dla życia, zdrowia i środowiska. Wyraził swoją bliskość z chorymi i rodzinami oraz uznanie wobec tych, którzy w różny sposób pomagają chorym. Szybko i gorzko pożałował zawarcia konkordatu. Jednak zanim to nastąpiło, pojednanie z papieżem przyniosło ogromne korzyści każdego chrześcijanina jest troska o chorych. Kiedy we Francji przywrócono wiarę katolicką, rzesze uznały, że ten gest Napoleona zapewnił mu największą popularność. Jeśli jesteśmy katolikami, to gdybyśmy nie mieli Napoleon zaprosił Hiusa do Paryża. Nie włączali się chciałby papież, chorym, to ukoronował go nie na cesarza. Pius miał Departamentu Pielęgniarki Położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka, nawiązując do orędzia papieża Franciszka, mówiła, czy ta koronacja okryje go niesławą od Moskwy po Lodzie, powinna dawać nadzieję chorym i cierpiącym oraz nie zapominać o ich duchowości. W końcu jednak dla dobra Kościoła przyjął zaproszenie i entuzjastyczny witany zjawił się w Paryżu. Obszary, w których pracują, pojawiły się kłopoty. Ale też mają powierzone zupełnie samodzielne obszary. W wieczór obszary, przed uroczystością zapłakana Józefina wyznała papieżowi, że ona i Napoleon nie mają ślubu kościelnego. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki papież Duchowej w nalegał na uporządkowanie tej kwestii. Apelowała o to, aby duchowość pacjenta Napoleon była stawiana niechętnie w centrum opieki medycznej. Ślub odbył się jeszcze tej nocy. Udzielił go wuj Napoleona, kardynał Cesz. Czy nawet, jak pokazują coraz liczniejsze badania, ma znaczenie w skuteczności stosowanych terapii. Nadzwyczajne obchody 25. Światowego Dnia Chorego decyzją papieża Franciszka odbędą się 11 lutego w Lourdes. Organizacja Bezpieczeństwa nazajutrz, i Współpracy podczas koronacji, twierdzi, że w katedrze Notre Dame rozdzwonił się dzwon. Dla Napoleona i całego Paryża powróciły czasy Karola Wielkiego. Cesarz myślał, że rządzi papieżem. Papież uważał, że stworzył cesarza. Kiedy Pius wkroczył do katedry, chór zaimponował tu Esteteus. Jesteś skałą, na której wzniosę swój kościół. Autorytet papieski i świętość były nadal mocną walutą w politycznych targach, ale samą uroczystością dowodził Napoleon. Ukoronował siebie, a następnie swoją cesarzową. Papieża obsadził w roli przychylnego wizyta, cesarskiego kapelana. Podczas jednego z ostrzałów pociski trafiły też w punkt pomocy humanitarnej, z kolei separatyści doniesieni o ostrzałach cywilnych kwartałów Doniecka. Z Kijowa Paweł Kuszko, Polskie Radio. Rosja przygotowała dwa dokumenty dotyczące kontroli procesów pokojowych w Syrii. Moskwa przedstawiła swoje propozycje w stolicy Kazachstanu, Astanie, w trakcie spotkania delegacji państw monitorujących syryjski konflikt. Według agencji TASS rosyjskie propozycje zostały zaakceptowane przez Turcję. Stosunki Iran, papieża z cesarzem szybko uległy pogorszeniu. Kilka miesięcy później Napoleon koronował się na króla Włoch. Oznajmił się tym: Italia to moja kochanka, która nie podzieli się z nikim. Papież też nie chciał się dzielić. Państwo kościelne było jego własnością. Wszelkie próby skłonienia Piusa do wyrzeczenia się władzy świeckiej spełzły na niczym. Zdecydował się więc na desperację. W których stacjonują oddziały papieża wsadzono do powozu i osamotnionego dostarczono do Fontainebleau. Historia się powtórzyła. Papież znów był więźniem w tym miesiącu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, przybył do Francji po urzędzie. Nie miał prawa opuszczać przeznaczonych dla niego komnat. Konkordat upadł. Francuzi znów rządzili Rzymem. Napoleon rozwiódł się z Józefiną i poślubił Marię Ludwikę. Wiele się działo w tym korytarzu, łączącym komnaty papieża i Napoleona. Umiarkowany i dość silny, porywisty wschodni, Napoleon szalał. Polskie Radio. Podobno szarpał Piusa za guziki sutanny, siłą zmuszając go do złożenia podpisu i zrzeczenia się władzy. Teraz MediaMarkt, 49-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung z czterordzeniowym procesorem.
za jedyne 2199 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Konkordat z Fontainebleau. Postanowił, że się nie powstrza. Wówczas Napoleon był już pokonany. Się spontanicznie śmiać. Jego armia marzła w śniadej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminos pomógł mi 12 kwietnia 1814 roku unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminos, pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminos, półtora miesiąca później powrócił do Rzymu. 30 młodzieńców z najlepszych rzymskich rodów torowało mu drogę do bazyliki wśród wiwatujących tłumów. Po upadku Napoleona należało odbudować całą Europę. Trzeba było cofnąć zegar, jakby rewolucja francuska nigdy się nie wydarzyła. Tego zadania podjął się Kongres Wiedeński. Kierowano się zasadą legitymizmu. Wszystkie kraje, nawet protestanckie, jak Anglia, opowiedziały się za przywróceniem utraconych ziem papieżowi. Utrzymano rozbicie polityczne Włoch, co Metternich uznał za zgodne z podziałem geograficznym. Po środku znalazło się państwo kościelne. Moja żona stosuje chyba slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wciąż maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Kongres Wiedeński prowadził reakcjonizm polityczny. Regulamin na Carrefour.pl. Chciano przywrócić w Europie porządek przed rewolucją. Odrodzić dawną monarchię tak dalece jak to możliwe. Za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podatkowej Piotr i Paweł. Architekci kongresu, tacy jak Metternich, chcieli, by stało się symbolicznym kamieniem węgielnym pozostałych monarchii. I już 17:16. Skutkiem takich rozstrzygnięć było wciągnięcie papieża w sieć przymierzy z władcami. Reakcjonizmu, konserwatyzmu oraz ideologii przeciwnej wszelkim zmianom. Chciałbym rozpocząć. Wiemy to, co wiemy. Mamy referendum 26 marca. Dzisiaj Platforma Obywatelska, która Pius ma w Radzie Warszawy samodzielną większość, mogła uchwalić wszystko. Korzystnie dzisiaj zdecydowali radni Platformy Obywatelskiej o tym, jak zmarnować kilka milionów złotych. Otóż w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawia projekt zmian, który ma na celu powołanie metropolii warszawskiej, jego następca, Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że bardziej jest to decyzja polityczna kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Wprowadził w swoim państwie niemal średniowieczne porządki, które przejął jego następca. Obywatelskiej w Radzie Miasta najczęściej służą jako wszystko maszynka do głosowania. Ale to niestety jest przeczucie samorządu, bo zabroniono referendum jest jak najbardziej instytucją potrzebną. Ale w ważnych sprawach, w takich, w których mieszkańcy powinni decydować. Jednak w przypadku, kiedy możemy mówić jedynie o początku dyskusji, jak wyglądać ma docelowo ustrój miasta stołecznego Warszawy, to wtedy zamiast przystąpić do konstruktywnej dyskusji ze strony opozycji, Platforma Obywatelska proponuje przykrycie afery reprywatyzacyjnej, taką histerią wokół ustroju miasta. To jest nieporozumienie, bo jeżeli spojrzymy, panie redaktorze, na zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że konieczne jest powołanie metropolii warszawskiej, to co zmieniło się, kiedy kilka lat temu politycy, kilka lat temu też, ale w 2015 i 2016 również, no ja pamiętam, jak już kilka lat temu mówiono, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby zmierzać w kierunku metropolii warszawskiej. To jest myślenie z naszej strony jako Prawo i Sprawiedliwości perspektywiczne o tym, jak Warszawa będzie wyglądać nie teraz, ale na budowę w 2050 roku i jaki ten ustrój powinien być docelowy. My jesteśmy na początku tej drogi, którą nazywamy konsultacjami społecznymi. Jesteśmy otwarci na dialog, jesteśmy otwarci na wszystkie informacje. Skutki jego rządów dały się odczuć daleko poza granicami. Z opozycją. Rosja była krajem głęboko chrześcijańskim, ale nigdy katolickim. Tu rządził Kościół prawosławny.
Ja jestem otwarty na dialog i jeżeli każdy mieszkaniec Warszawy, car Mikołaj pierwszy chciał narzucić swoją wiarę poddanym mu katolikom w Europie Wschodniej. Propozycje. W Polsce jak powinien opór przeciwko Rosji Warszawy, skupiał się wokół kościoła. Zgłosi, takie poprawki, kiedy Mikołaj prowadził surowe represje, Polacy poprosili papieża o poparcie ich dążeń. Grzegorz kazał im podporządkować się władzy cara, bo ma on na względzie tylko ich dobro. To już monarchia jest kwestia była darem Bożym, więc władcy powinni trzymać razem. Papież pozostawał nieczulny na głos ludu strony i dążenia Platformy Obywatelskiej, a mam na myśli posłów Platformy Obywatelskiej, to pamiętajmy o tym, że wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zgłasza jakąkolwiek chęć zmiany, to tutaj mamy histerię i nawoływanie to sprawiło, że stracił kontakt z wielkimi stronnikami papieństwa w łonie kościoła. Postępowań. Myślę, we Francji że nie młodzi katolicy gromadzili się wokół księdza opozycja będzie przedstawiała konstruktywne rozwiązania. Dzisiaj gorącego niestety takiej opozycji nie ma. Nieomylności papieża w starciu z reakcjonizmem politycznym. Twierdzili, że monarchie są chore, a Kościół musi się zwrócić ku ludowi. Papież powinien stanąć na czele pochodu wolności, oswobodzić ludzi z więzów monarchii i przewodzić cywilizacji chrześcijańskiej, w której każda jednostka zachowuje swoją godność. Na początku Rzymianie chętnie przejmowali te pro-papieskie idee, ale Grzegorz XVI uświadomił sobie, że ich realizacja doprowadziłaby do przemian politycznych w państwie kościelnym. Ale ja też, panie redaktorze, rozumiem, że referendum jest niezwykle ważną instytucją demokratyczną. Lanna czekał w Rzymie 3 miesiące, by dowiedzieć się, że papież odrzucił jego ideę. Nikt inny, rozczarowany, nazwał papieża starym, tchórzliwym głupcem, a Rzym wielkim grobem, w którym nie ma nic krótkości. Sprzeniewierzali się tej instytucji demokratycznej referendum w samej Warszawie. Czyli politycy Platformy Obywatelskiej nawoływali do tego, żeby nie brać udziału w referendum i żeby nie popierać takiego rozwiązania. I mówią o tak 2011, 2013 i 2016. Wtedy, kiedy była dyskusja na temat referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz kiedy z funkcji objął tron prezydenta Warszawy, zawiódł Europę godząc wewnętrzne sprzeczności. Był papieżem liberalnym. Przede wszystkim jednak był włoskim patriotą, podzielającym narodowe dążenia swoich podatków. Niech żyje Pio Nono, krzyczał tłumy, kiedy go wybrano w roku 1846. Życzenie się spełniło. Pius był papieżem 30 lat. Rozpoczynał pontyfikat w kraju niepokojów społecznych i politycznych. Jego osobowość też nie była nieobecna i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia urlopów, ale przede wszystkim zaplanowanej nieobecności Pius IX to człowiek zadziwiająco skomplikowany. Miastem stołecznym z jednej strony żarliwy patriotą. Italia nie ma dziedzictwa obcych władców. Tak się składa, że wtedy, kiedy dzieją się ważne rzeczy, to jest nieobecna Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na początku pontyfikatu wydawało się, że stanie na czele ruchu wyzwolenia i zjednoczenia władz, to będziemy mogli mówić o zaniechaniu i przeciwdziałaniu czy przemu rozwojowi Warszawy ze strony Platformy Obywatelskiej i niezależnie od tego, wielu katolików, w tym teologów, uważało, że papież ta osoba będzie miała powinien przewodzić Federacji Włoskiej. Nieudolnych w Warszawie przede wszystkim będzie ponosiła również odpowiedzialność, tą współodpowiedzialność za aferę reprywatyzacyjną. No właśnie, jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną, idealiści marzyli, że papież połączy siły z królem Włoch, Wiktorem Emanuelem oraz Garibaldim. Przez 9 lat rozczarowali się w roku 1848, kiedy w Europie nadeszła wiosna ludów. Włosi postanowili siłą pozbyć się wojsk austriackich. Wielu liczyło, że poprowadzi ich papież. Dziś armia włoska świętuje niepodległość swojego kraju. W roku 1848 lud chciał widzieć papieża u steru zjednoczonych Włoch. Jednak dążenia wolnościowe Piusa okazały się bardzo powierzchowne. Wiedział, że dla niego zjednoczenie będzie oznaczać straty. Nie zamierzał wojować z katolicką Austrią. I to wszystko działo się za aprobatą Hanny Gronkiewicz-Waltz. I to pokazuje, że musimy przecież wyjaśnić, muszą się podporządkować prawowitemu rządowi. Odegrała z dnia na dzień stał się najbardziej znienawidzonym Włochem. A mam tutaj na myśli m.in. w Rzymie wybuchła rewolucja.
to z upoważnienia i na podstawie pełnomocnictwa prezydenta Warszawy urzędnicy podpisywali decyzje zwrotowe. Chciałbym dowiedzieć się i uzyskać odpowiedź ze strony prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, co decydowało o tym, że jeden urzędnik miał takie pełnomocnictwo, a inny nie. Ale państwo kościelne dzieliło półwysep Apeliński i obejmowało Rzym, które w kuluarach też są otwarte na to, żeby informować o tych, jak wyglądają kulisy pracy warszawskiego ratusza. To jest kwestia zaufania. Hanna Gronkiewicz-Waltz do tych urzędników, których upoważniła do wydawania tak niezwykle istotnych decyzji reprywatyzacyjnych, musiała mieć zaufanie. Ale może nie wiedziała, kiedy się wydają. No, ale to jest absurdalne tłumaczenie ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz. W oczach Piusa IX Garibaldi Hanna Gronkiewicz-Waltz na konferencji po wybuchu afery reprywatyzacyjnej twierdziła, że odpowiada tylko Kościół i wyłącznie i za to, o czym wie. Stały się a to, że jest prezydentem drogami. Warszawy i odpowiada za całe ruch miasto, w ocenie Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie występuje taka odpowiedzialność. Zwrócił się przeciwko wikariuszowi Chrystusa. W obronie papieża stanęła brygada międzynarodowa. Armia Polska rozniosła ją w pył. Ona w 2003 zagrożona roku była naczelnikiem jednego z wydziałów Biura Gospodarki Nieruchomościami i to właśnie ona podpisała decyzję o zwrocie między dla wielu katolików spadkobierca Piotra stał się symbolem cierpiącego Chrystusa, sercem bezlitosnego świata. Myślę, że wszystkie wątki związane z reprywatyzacją i ewentualną odpowiedzialnością tej konkretnej osoby za decyzje reprywatyzacyjne powinny być zbadane przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne. I chciałbym w tym miejscu bardzo wyraźnie powiedzieć, że w mojej ocenie te dwie instytucje, prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne, stanęły na wysokości zadania, zapowiadając wcześniej wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej, za tymi zapowiedziami idą konkretne działania. Możemy mówić o kolejnym etapie w postaci kolejnych zatrzymań osób, które odpowiadały za kształt warszawskiej reprywatyzacji. Myślę, że to jest przywrócenie wiary w instytucje państwa, że wtedy, kiedy w latach, w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, prokuratura, która otrzymywała tożsame zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, uważała tysiącami wszędzie dochodzenia. Co się zmieniło? Otóż Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się podążali na to, żeby przywrócić poprzedni model prokuratury, żeby zdecydować się na większą transparentność działań i to wszystko skutkuje tym, że prokuratorzy bardzo intensywnie pracują nad wyjaśnieniem afery reprywatyzacyjnej. Powinniśmy nie tylko trzymać kciuki, ale zakładam, że każdy, kto ma informacje na ten temat, gdzie mogło dojść do popełnienia przestępstwa, przekazam informacje do prokuratury. Jak wygląda prokuratorzy i minister sprawiedliwości, którzy zorganizowali taką pamiętną konferencję. I słowa mniej więcej padły następującej treści. Jeżeli ktoś z państwa ma wiedzę, to jest ostatni moment, żeby tą wiedzą się podzielić, bo jak nie, to wtedy już nie będzie możliwości współpracy, będą ewidentnie zatrzymania. Czy najbliższe dni będą upływały pod znakiem informacji i przekazu radiowego i telewizyjnego, zaczynającego się od słów CBA zatrzymało kolejne osoby związane z aferą reprywatyzacyjną? Panie redaktorze, to pytanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub prokuratury. Jednak ja jako anciel, aż takie wylewne nie jest w informacji. Ja rozumiem, ale tutaj musimy pamiętać o, papież, o tym, że istnieje dobro śledztwa i jeśli chodzi o informacje, które mogłyby być przydatne osobom, które mogą mieć coś na sumieniu. Dlatego w tym przypadku myślę, że ta powściągliwość w informowaniu, w zapowiadaniu tego, że dojdzie do kolejnego zatrzymania, jest jak najbardziej uzasadniona. Myślę, że najważniejsza rzecz to jest kwestia powrotu do normalności, czyli że jeżeli rolą prokuratury jest strzeżenie praworządności, to powinniśmy naprawdę zastanowić się nad tym, że każdy, kto popełnił przestępstwo, jego miejsce jest na ławie oskarżonych, a jeżeli już będzie to decyzja sądu, również w więzieniu. Chciałbym, żeby warszawiacy odzyskali wiarę w instytucje państwa i w samorząd warszawski, że jesteśmy w stanie przeciwdziałać patologiom, które były na pewno w procesie warszawskiej reprywatyzacji. Błyskawicznie lubi pan political fiction? No,
To zależy, o co pan pyta. No to załóżmy hipotetycznie. Kult maryjny połączył się ściśle z posłuszeństwem wobec papieża. To byłaby świetna wiadomość. Przysłużyła się z pewnością osobą z Piusa. Był bezpośredni, skromny, zaczuwany. A jednak, choć można było widzieć w nim Janusza, przewodził armii ludzi ograniczonych i nietolerancyjnych. Ultramontaniści, jak nazywano, dążyli do konfrontacji i odrzucali świeckie wartości liberalne, których upatrywali trującego dziedzictwa rewolucji francuskiej. Odrzucali także powierzchowny katolicyzm, dopuszczający krytykowanie polityki papieskiej, a nauki papieża uważali za jedyne źródło. W roku 1870 zwołał sobór. Informacje dnia w skrócie. Szybko ograniczyły się do kwestii jest 16:30. Rada Warszawy debatuje o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji i o tym wiemy na początek w serwisie kujawsko-pomorskim powstanie tam kopalnia soli na koniec Wielka Brytania. Dziś Szafirowie Jubileusz Elżbiety II monarchini panuje już 65 lat. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. 1870 Katarzyna Oklińska, uroczyście sprecyzował dogmat nieomylności. Nad stolicą Piotrową zebrały się wówczas ciemne chmury. Platforma Obywatelska, która ma większość w Radzie, nie przychylni dogmatowi, uznali burzę za zmysłę. Bóg, stwierdzili, a jest zagniewany. Nad nią obciąża PiS. Kardynał Mani, samorządowcy PiS, przywódca ultramontanistów, zgromił ich sobą. Zapomnieli o piorunach na Synaju i o 10 przykazaniach. Liberalna Europa była oburzona. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, które złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jest zadowolony z działań CBA i prokuratury. Naszym zdaniem w ratuszu, w warszawskim ratuszu działa zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudzała na masową skalę nieruchomości w porozumieniu z wpływowymi adwokatami, z deweloperami. Radni PO chcą, by sesja zakończyła się przyjęciem stanowiska, w którym wskazuje się na brak ustawy reprywatyzacyjnej. Radni PiS są temu stanowisku przeciwni. Premier zapowiedziała wizytę kanclerz Niemiec w Polsce. Jutro Angela Merkel przyjeżdża do Warszawy. Beata Szydło, z którą m.in. spotka się niemiecka kanclerz, podkreśliła, ustalono, że będzie to wizyta Kościół akceptuje z wystąpienia krajów, papieża, która głowy będzie z pewnością obserwowana także przez inne państwa europejskie. Zapowiedziała, że tematem rozmów przyjmuje będą się, sprawy, że papież występujący są w takich kwestiach jest nieomylny. Które również we wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich mają istotną rolę. Angela Merkel ma w planach spotkanie także z prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz w rzeczywistości odwołano się do niego tylko raz. Odkąd go uchwalono, choć nieomylna nauka Kościoła rozwijała się przez stulecia. Kopalnia soli. Trwają prace, aby uruchomić wydobycie. Inwestycja, za którą stoi płot Sobór Orle, nie dokończył obrad. Dzień po uchwaleniu dogmatu wybuchła wojna francusko-pruska. Wycofano francuskie wojska wspierające papieża i do Rzymu wkroczyła armia włoskiego króla Wiktora Emanuela. 1500 lat władzy papieskiej dobiegały kresu. Pontyfikat Piusa IX zakończył się ponurym konfliktem. Papież związane z wydobyciem soli. Każda tona wydobytej soli z terenu gminy Lubin Kujawski będzie przynosiła konkretne złotówki dla budżetu miasta. Myślę, że będą to wpływy na poziomie miliona do 2 milionów rocznie. Powstałe po wydobyciu soli zbiorniki podziemne będą wypełniane skroplonym gazem ziemnym, stanowiąc dla płockiego Orlenu i polskiej gospodarki wielkie magazyny tego surowca. Dziś szafirowy jubileusz Elżbiety II. Brytyjska monarchini panuje już 65 lat. Elżbieta zasiadła na tronie w wieku 25 lat. Kiedy Pius IX umarł, katolicy uważali, że jego nieustępliwość zepchnęła Kościół w ciemno. Teraz przydałyby się słodkie słówka. Następca Piusa, Leon XIII, bardzo się od niego różnił. Był arystokratą, światowcem, intelektualistą. I on jednak utrzymał tradycyjne papieskie błogosławieństwo dla miasta i dla świata. Sandringham w północno-wschodniej Anglii. Nigdy nie porzucił nadziei na odzyskanie Rzymu.
Green Parku, Neocoral Buckingham Palace oraz przy potędze nie pozwoliły mu na realistyczny kompromis z państwem. Włoskim katolikom zabroniono głosowania i kandydowania w wyborach. Poza granicami Włoch, Leon prowadził politykę trzeźwą i dostępną. Nie lubił demokracji, ale uważał, że Kościół powinien odnaleźć w niej swoje miejsce. Za czasów ograniczonego okresu działającego ucierpiała teologia. Leon zachęcał do jej odrodzenia. Archiwa Watykanu otwarto dla historyków. Ze względu na żałobę koronacja odbyła się rok i 4 miesiące po formalnym rozpoczęciu panowania. Prognoza pogody. W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura angielski minus 14 teolog, stopni Don na Henry północnym Newman, wschodzie do elokwentny około minus 6 w centrum jomemności, i do minus 1 stopnia na zachodzie i południu. Jednak zasadnicze zerwanie z przeszłością nastąpiło w sferze myśli społecznej. Dostatek wieku pary i elektryczności zbudowano dzięki trybowi najwyższym. W wielkich fabrykach i dzielnicach robotniczych przemysłowego zachodu nędza przybrała nowe oblicze. Poprzedni papieże odrzucali socjalizm. Ubogim jest godzina 16:35. Mikrofonia Metrawowska, zapraszam na debatę Kapitał Leon i Praca. Moimi gośćmi są dzisiaj Grzegorz Tokarski, reprezentujący pracodawców RP oraz Bogdan Grzybowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 1891 roku, poświęconej rozwojowi świata, próbował wprowadzić zasady chrześcijańskie na przemysłowym pracodawcy mówili o konieczności analizy projektów z tego zakresu już na wstępnym etapie, a nie dopiero wtedy, gdy są praktycznie gotowe do przyjęcia ich przez rząd. Mówili o konieczności lepszego dysponowania środkami funduszu pracy, o problemach związanych z aktywizacją bezrobotnych, o sytuacji zagranicznych pracowników w Polsce, a nawet spektrum bardzo szerokie. No przecież na rynku rozpoczęła pracy dzieje się teraz wiele dobrego, o tym nie zapominajmy. Wzrosły minimalne płace, ozusowano umowy zlecenia, spada bezrobocie, porządkowane są formy, wkrótce będą też dobre dla pracowników, takie propracownicze zmiany w agencjach pracy. Tymczasem przynajmniej związki jawił się jako usatysfakcjonowane, a tymczasem państwo, tak jak i pracodawcy, wskazujecie wiele problemów. Tak się spodobała, zanim jednak o nich porozmawiamy, to posłuchajmy zdania tych, którzy problemy z pracą mają na co dzień w praktyce. Nie wszyscy Rosjanie dali jej posłuch. W XX wieku bolszewizm spędzał sens oczu kolejnym papieżom. Czy możemy jakkolwiek określić taki profil osoby ubiegającej się o pracę poprzez urząd pracy? Naprawdę są to osoby bardzo zróżnicowane. I tu do mnie trafiają na rozmowy i osoby od takiej zupełnej bezradności, gdzie oczekują takiego wsparcia i w pisaniu CV, jak się mają poruszać, gdzie się mają zgłosić, jak poszukiwać pracy. Do osób, które są świadome swoich atutów, tego co potrafią, mają doświadczenie, a na przykład potrzebują chociażby jakiegoś szkolenia, które wzmocni te ich umiejętności. Również zgłaszają się osoby, które mają pomysł na swój biznes, na założenie swojej działalności gospodarczej. Takie osoby składają wnioski o dofinansowanie do założenia takiej działalności gospodarczej. Czy jest Pani zadowolona z tego, w jaki sposób Urząd Pracy pomaga Pani? Tak, Urząd Pracy, dokładnie. Nie tylko za pomocą Urzędu Pracy szukam, ale też na różnych portalach internetowych. Tylko niestety wysyła się CV i po prostu nikt się nie odzywa, także nie wiem, czym to jest spowodowane. A długo już Pani szuka pracy? Od maja, także trochę już mnie to zaczyna niepokoić. Czy jesteś zadowolona z tego, w jaki sposób Urząd Pracy działa, czy pomaga Ci w znalezieniu pracy? No tak, myślę, że tak raczej. W jaki sposób urzędnicy pomagają? Poszłam na to spotkanie, tak, z panem pośrednikiem pracy, no i na którymś tam z kolei spotkaniu pani mi zaproponowała właśnie, dała ofertę pracy, no i kazała się zgłosić, tak, więc to na tej zasadzie wygląda. Czy jest pani zadowolona z tego, w jaki sposób Urząd Pracy funkcjonuje? Nie, te oferty pracy, które są proponowane, to na przykład dla mnie są nie do przyjęcia, dlatego że to są oferty takie, że ja na przykład już w moim wieku po 34 latach pracy, mając już niedługo skończone 58 lat, ja się nie nadaję do sprzątania, do tego astma, więc to jest trudno zrozumieć Urzędowi Pracy. Urzędnicy proponują pani jakieś rozwiązania, jakieś szkolenia? Chciałam właśnie szkolenia, ale szkolenia, tak jakiś dobry kurs komputerowy, na przykład, nie wiem, na księgową, czy coś takiego, czy rachunkowość, żebym ja sobie mogła usiąść w kąciku spokojnie popracować. U progu XX wieku papieństwo przeżywało kryzys. Pracy papież pozbawiony swojego państwa był nie, nie, nawet nie wiem, gdzie pójść się zapytać. Jak pani ocenia pracę urzędu, czy wzrosła niebotycznie jego władza ruchowa. Oczywiście, był otwartość, podejściu ludzi, właśnie, do
dokładnie w szukaniu ofert, różne świat nowoczesny podda następcę świętego Piotra najcięższym trudom. Powstaną doktryny, dojdzie do największych okrucieństw w historii. Jak stolica Piotrowa postąpi? Jestem raczej na nie, ponieważ już dłuższy czas jestem zarejestrowana, wiedząc, że jestem samotną matką, wychowuję dwójki dzieci, gdzie jedno jest jeszcze malutkie i mało samodzielne. Dają mi ofertę pracy od godziny 6, gdzie nie mam co zrobić w tym momencie. Ewentualnie do godziny 20, gdzie nie mam z kim dzieci zostawić. Jest ciężko. A próbowała może pani szukać pracy w prywatnej? Część szósta, prawdę przez internet, ale też jak już coś znalazłam, to córka mi się rozchorowała. Czy tutaj z kolei proponowano pani jakieś szkolenia? Nie, nie było. Nowy Jork. Miasto, którego budowa trwała tyle, ile wzniesienie średniowiecznej katedry. Powstało jednak nie ku chwale Bożej, lecz ku chwale Mamony. Szybkie, nowoczesne, przewodzące chrześcijańskiemu krajowi, którego obywatele za pensę dziennie wznieśli te olbrzymie kościoły. To kraj Boży, republika wolna od dawnych prześladowań. Od połowy XIX wieku miliony przybywały na Ellis Island. Wśród imigrantów było wielu katolików. Chcieli zostać obywatelami tego lepszego świata. Do kraju wolnego od Boga nowi, dumni Amerykanie przywieźli starą wiarę. Ludzie wolni w nowym świecie. Rozpoczęła się epoka zwykłego człowieka. Osoba, która zdecydowanie radykalnie chce zmienić swoje życie. To im pomagane takie grupy, które są w szczególnie trudnej sytuacji, czy to osoba 50+, osoba niepełnosprawna, młodzieży, osoba właśnie po różnego rodzaju przejściach. Najlepiej pomagają współpracujące z nami organizacje pozarządowe. W związku z dobrze rozwijającą się gospodarką polską, w tym warszawską, pracodawcy polscy aktualnie mają ogromne kłopoty, żeby znaleźć ludzi do pracy. Jest oczywiście w polskich urzędach pracy zarejestrowanych w tej chwili jeszcze 1 300 000 ludzi, ale najczęściej jest tak, że tam, gdzie są ludzie gotowi do pracy, tam nie ma pracy, tam gdzie są miejsca pracy. W roku 1903 na tronie Piotrowym zasiadł przedstawiciel ludu pierwszy raz od 300 lat. Plus 10 był pulchnym, przystojnym, wiejskim proboszczem, który chciał unowocześnić sztywne struktury kościelne i dotrzeć do prostego człowieka. Za jego pontyfikatu wprowadzono zmiany w stanie obrzędu. Najświętszy sakrament mógł przyjmować już 17. No właśnie, czyli jak słyszymy, zdania są tak naprawdę różne. Jedni mówią dobrze, drudzy źle, ale generalnie papież ja widzę zachęcał wszystkich katolików do codziennego uczestnictwa w mszy, że można znaleźć tą zmienił super prawo kanoniczne. Pracę. No był właśnie, ale pracodawca mówią ale jeszcze nie coś był na wskroś nowoczesny. Mówią, że trzeba zmienić wieśniak podejście urzędników do zatrudniania. Tak, państwa zdaniem potrzebne jest wsparcie dla pracodawców, żeby szukać tego odpowiedniego pracownika, bo rynek się zmienia. No i że środki, to jest taki zarzut, wydawane są nieefektywnie. Pan Grzegorz Tokarski, jak to jest? Przez stulecia papieże byli monarchami. Królowie i cesarzowie całowali ich stopy. Imperia rodziły się i umierały. Papiestwo przetrwało. Czy było więźniem historii? Czy umiało stawić czoło nowym rzeczom? Coraz trudniej pomagać jest tym osobom, które w tych rejestrach nadal pozostają. Tu trzeba doprowadzić w naszej ocenie do uwolnienia potencjału publicznych służb zatrudnienia, do uelastycznienia form wsparcia, do wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych i skuteczności instrumentów. Pius nie znosił państwa włoskiego, które podarło Kościół z jego ziem i nienawidził świeckiego społeczeństwa, które podważało boską przewładzę. I po kilkudziesięciu nowelizacjach tej ustawy pomnik Wiktora Emanuela, zwany tortem weselnym, miał górować nad bazyliką świętego Piotra. Przypomina również o rozdziale kościoła i państwa. Pius, niczym dawnym papieże, pracy, miał osobowość autorytarną. Urzędnicy nie potrafią państwa jako pracodawcom przedstawić dobrych ofert pracowników. To prawda, że 1,5 miliona ofert pracy rekordowa liczba. Żywił typową chłopską nieufność wobec wszelkich nowinek teologicznych. Prawda, że 100 tysięcy wakatów. Teologowie byli potencjalnymi zdrajcami, mózgowcami zajmującymi się wyjaśnianiem wiary. Ukrócił więc ich zapędy. Mieli się podporządkować wytyczonej linii myślenia. Papież wsparł powołanie tajnego stowarzyszenia, które miało wyklęcić teologicznych odszczepieńców. Szpiegowało i nękało ono podejrzanych. Nikt nie był bezpieczny. Śledzono nawet kardynałów kurii i pisarzy. Generalnie zadajemy sobie pytanie, a właściwie ja sobie zadaję pytanie po wypowiedzi pani redaktor, po wypowiedzi dyrektora Urzędu Pracy,
że jest tak dobrze. W roku 1910 narzucono klerowi w naszej ocenie sytuacja na rynku pracy jeszcze dalej przed złożeniem jest ślubów, dobra. Mamy niski wskaźnik osób zatrudnionych na etatach, mamy rosnącą skalę zatrudnionych tymczasowo, mamy wysoki wskaźnik zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, mamy niewykorzystane zasoby pracy, o której mówił mój poprzednik, to jest 1 300 000 zarejestrowanych bezrobotnych, 1 000 000 niezarejestrowanych bezrobotnych i 500 000 pogłoski, że jego następca został modernistyczny heretyk. To na dzień dzisiejszy Benedykt XV był wrażliwym kapłanem o wielkim sercu. Został papieżem czasów sobie wielkiej też powiedzieć wojny. To, że poza tym mamy pośrednictwo pracy posegmentowane, to znaczy mamy część komercyjną, ale ona dotyczy tylko stanowisk na pewnym poziomie, bo to kosztuje. Kiedy katolików podzieliła linia frontu, uznał, że przypada mu rola rozjemcy. Nie chciał wesprzeć żadnej ze stron konfliktu. Traktat pokojowy w Wersalu pomijał go całkowicie. Dla papieża jednak pokój nie nastał, bo bolszewicy, ateiści chcieli zdobywać świat. Zgłasza się do publicznych służb zatrudnienia i tutaj problem, który zauważamy, to jest problem Lenin przemawiał, lub się burzył, upadały monarchy. Papież był ostatnim monarchą absolutnym. Co te przemiany społeczne oznaczały dla papieża? No to jedna pani powiedziała, że szuka od maja, no to ja mówię, to jest bardzo długi czas. A w czasie recesji w Holandii na przykład następca Benedykta, Pius XI, rozpoczął pontyfikat w roku 1922. Był przekonany, że komunizm jest największym nieszczęściem chrześcijańskiej Europy. Rządził Watykanem żelazną ręką, ale dla dobra Kościoła poza murami negocjował ze światem. Rozpoczęła się epoka konkordatów. Tylko około 10-16% ofert pracy trafia do pośrednictwa publicznego, a więc poza tym publiczne pośrednictwo pracy jest tak skonstruowane, że nie wiadomo, kto jest nam klientem. Starosta powiatowy, pracodawca czy osoba poszukująca pracy. I stąd rodzą się te problemy, o których mówimy. To jeszcze chciałam, żebyśmy przeszli do takiej kwestii związanej z pieniędzmi, bo wiadomo, że zawsze to pieniądze są oczywiście tutaj w tym momencie potrzebne, a konkretnie do Funduszu Pracy. Dlatego, że tutaj związki i pracodawcy chciałyby oczywiście tym Funduszem Pracy dysponować, zarządzać jego środkami. Tymczasem te środki są zamrażane przez kolejny rok przez ministra finansów. Zakończenie no i państwo byście chcieli odmrożenia tych środków. To jest taki w roku 1929 doszło do ugody między papieżem a faszystami. Kościół otrzymał niezawisłość terytorialną w formie własnego, maleńkiego, suwerennego państwa, Watykanu. 102 miliony złotych przeznaczonych w naszej ocenie niezgodnie z przeznaczeniem Rady Dialogu Społecznego i Rady Rynku Pracy. Rozumiem, że mówimy o stażach pielęgniarskich, lekarskich. W ustawie za życie, gdzie kolejne 70 to jest nowość jeszcze, złotych. Tak. Ale o świadczenia przed emerytami. Tak, zajmuje ono powierzchnię równą 1/8 Nowojorskiego Parku Centralnego, tak, ale ma własne granice i przepisy celne. Innych resortów, bo słyszymy o różnych propozycjach, między innymi Ministerstwa Katolicyzm uznano za wyznanie większości Włochów. Wprowadzono nauczanie religii w szkołach państwowych. Do budynków publicznych powróciły krzyże. Papież miał otrzymać olbrzymie odszkodowanie finansowe, prawie 2 miliardy lirów za utratę państwa kościelnego. Pius XI nazwał Mussoliniego mężem opatrznościowym. Ale to jest pełnozgodne zresztą ze związkami zawodowymi, bo związki też uważają, że mają w tym udział i powinny nimi zarządzać. Mamy w tym zakresie wspólną uchwałę, którą podjęliśmy na Radzie Rynku Pracy, że przeciwstawiamy się wydawaniu pieniędzy na cele niezwiązane z przywracaniem bezrobotnych do rynku pracy. Ten olbrzymi krzyż upamiętnia generała Franco i tych, którzy polegli, stojąc po jego stronie podczas wojny domowej w Hiszpanii. Niska stopa bezrobocia i w miarę jak gdyby środki pozostające na koncie Funduszu Pracy pozwalają. Papież, przeciwny komunizmowi, przychylnym okiem patrzył na świt prawicowych kontaktów w całej Europie. Nad wprowadzenie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego ubezpieczenia z tytułu ryzyka utraty pracy. No dobrze, to skoro podjął pan ten temat o ubezpieczeniu od bezrobocia, zagrażali kościołowi, ale zajadle to tutaj państwo podkreślacie, że, ono powinno być nie obciążać dodatkowo, rozumiem, pracodawcy i pracownika, tak jak w roku 1933 wynegocjował konkurs. W ten sposób po pierwszy w świecie uznał reżim nazistowski. Hitler jednak nie honorował żadnych umów.
Zwrócił się przeciwko Kościołowi. 4 stycznia 2000 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Narodowa Strategia Wzrostu. To znaczy, że na to polega. Historia to już historia. Napisany po niemiecku dokument miał zostać odczytany wiernym w Kościołach katolickich. W roku 1937 że składka będzie płacona tylko i wyłącznie przez pracodawcę. Z tych dwóch dokumentów wynika, a więc będzie składka na poziomie 2,45, tak jak do tej pory. I ona nie będzie obciążała. Ja osobiście... Pracownika nie będzie obciążała. To co, to pracodawcę od razu tutaj poproszę o głos. Jak najbardziej. Mechanizm jest dobry. Upowszechniono ten dokument z największą ostrożnością. Rząd niemiecki był zaniepokojony. Wiadomo było, że coś się święci, ale nie wiadomo co. Ale to zgadzacie się Państwo na te dodatkowe 2,40 zł? Tak, tekstu, rozprowadzenie go po całym kraju i odczytanie, kiedy naziści w pełni kontrolowali media, było niesamowitym wyczynem, który doprowadził Hitlera do furii. Podczas posiedzeń podzespołu rozmawiali. Coraz bardziej przerażony jego rządami, Pius planował kolejną encyklikę przeciwko nazistowskiej teorii rasowej. Zmarł jednak w lutym roku 1939, zanim zdążył ją ogłosić. Ja kilka lat temu analizowałem tą ustawę o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy pod względem... To zadanie miało przypaść jego spadkobiercy, Piusowi XII. Wszystkie elementy wydawał się papieżem idealnym, pokojowo usposobionym dyplomatą. Negocjatorem, takimi jak poważny i poważny. Pierwsze miesiące handlu poświęcił na zabieganie o pokój. Z takich elementów zabezpieczenia społecznego ona w pełni spełnia wymogi ustawy ubezpieczeniowej. Ale to jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, która też padła w tym zespole. Chciałabym, żebyśmy do tego nawiązali. Mianowicie chodzi o wyłączenie Pius XII. To jest coś okropnego. Błogosławił Hitlera, Mussoliniego. To trzeba się puknąć w głowę, ile tego było. Także Arabowie nie prześcigną już tych moherowych.